No hej, witam Was. Ruszamy. Zachęcam do klikania na ten zielony przycisk. Niestety nie mam, tak jak przedmówca, piwa do rozdania, ale mam nadzieję, że zabawicie się wieczorem. Nas niestety nie będzie, więc jeżeli mielibyście jakieś pytania związane z Hadoopem, to możecie z nami porozmawiać zaraz po naszej prezentacji, bo niestety będziemy musieli jechać do Poznania. Ja nazywam się Robert Mroczkowski, pracuję od jakiegoś czasu w Allegro, jestem inżynierem danych. Pracuję w zespole infrastruktury. Zajmujemy się właśnie dostarczaniem rozwiązań z zakresu big data. Przez ostatnie pół roku miałem przyjemność również pracować w takim zespole analitycznym, który zajmował się rozwiązywaniem problemu rankowania ofert na listingach Allegro. To jest jeden z takich klasycznych machine learningowych problemów zwanych learning to rank. Chłopacy chcieli mnie sprzedać za 2 ręczniki i butelkę mineralną. Niestety nikt nie chciał zapłacić, więc wróciłem na łono macierzystego zespołu i nadal walczę z infrastrukturą, architekturą i technologiami związanymi z Hadoopem. Dzisiaj chciałem Was zaprosić właśnie na pogoduchy takie przy kawce. To będzie dość taka luźna pogadanka. W sumie tak naprawdę cała prezentacja dotyczy Jupitera, a więc jednego tak naprawdę Pythonowego modułu. Postaram się Was przekonać, że tak naprawdę wykorzystanie takiego drobiazgu jak Jupiter pozwoli na uwolnienie mocy potencjału, który znajduje się w Waszych firmach. Najpierw scena. Na samym początku chciałbym zaprosić Was na deski mojego teatru. Na co dzień występuję właśnie na takim klastrze Hadoopowym. Składa się on z 90 maszyn. Mamy 12 terabajtów RAMu i 4 petabajty storage dyskowego. Tak naprawdę jak ostatni raz występowałem i publicznie, to było 8 miesięcy temu na Allegro Tech Meetingu, również pojawiły się te cyferki i od tego czasu zanotowaliśmy gigantyczny wzrost, jeżeli chodzi o rozmiar naszego klastra. Trzykrotnie zwiększyliśmy pojemność, jeżeli chodzi o RAM, dwukrotnie dołożyliśmy storage'u. No i co takiego się zadziało? Ja wtedy opowiadałem o takim projekcie, który toczyliśmy tutaj z chłopakami, właśnie tutaj siedzą moi koledzy, także... Tworzyliśmy Allegro Data Hub, a więc system do zbierania danych w Allegro i to wszelkiego rodzaju danych, począwszy od logów z urządzeń sieciowych, przez logi aplikacyjne, po eventy, które są przesyłane między mikrousługami. No i teraz, czy nagle te nasze maszynki zaczęły logować dużo więcej, czy nagle na Allegro zaczęliśmy mieć 4 razy więcej klientów? No bardzo chciałbym, ponieważ by to się pewnie przełożyło na moją premię, ale niestety tak się nie zadziało. Natomiast zadziało się coś innego, to pewien taki efekt, który dzieje się na całym świecie, a mianowicie Ziemia przestała obracać się wokół Słońca i powędrowała w kierunku danych. Wszystkie duże firmy, nie tylko z branży IT, ale generalnie wszystkie, zaczynają prowadzić swój biznes bazując na informacji, na danych, które gromadzą w ramach tego buzzworda Internet of Things. I teraz całe rzesze ludzi, całe rzesze nie tylko data scientistów, ale również entuzjastów danych kopią, przekopują te zgromadzone datasety po to, żeby zdobyć informacje i żeby na bazie tej informacji kierować swój biznes. I dokładnie to samo zadziało się u nas w ciągu ostatniego roku. Nie wiem, prawie chyba wszyscy pracownicy z działu IT zaczęli się interesować danymi, które gromadzimy, zaczęli w tych danych grzebać, zaczęli wyszukiwać inspiracji, zaczęli szukać formalnych dowodów na słuszność swoich hipotez. No, ponieważ dużo tych osób dopiero zaczynało przygodę swoją z ekosystemem Hadoopowym, wielu z nich to byli po prostu nowicjusze, którzy często popełniali błędy. Przed chwilą przedmówca opowiadał fajnie o Oraclu. Często zdarzały się takie Hadoopowe SQL-ki w stylu select wszystko from początek wszechświata, więc często zajeżdżali nam klaster, przeszkadzali w wykonywaniu projektów przez inne zespoły. I co postanowiliśmy? No, uznaliśmy, że tak naprawdę przez tak błahy powód jak brak zasobów nie możemy uwalać projektów, które bazują na danych, więc postanowiliśmy zbudować na tyle dużą piaskownicę, żeby dla każdego tego piasku starczyło, żeby wszystkie projekty, które dotykają danych, miały szansę powodzenia. No i teraz zaczynamy od końca. Znowu wrócę do tego, że Ziemia zaczęła poruszyć się w kierunku danych. Ostatnio gdzieś tam przeczytałem, że data scientist został wybrany nie tylko jednym z najlepiej zarabiających zawodów w branży IT, ale został uznany za jeden z najseksowniejszych. Wszystko to powoduje, że takie rzeczy jak właśnie analiza eksploracyjna danych czy algorytmy uczenia maszynowego stają się mega popularne. Na ostatnich meetupach czy na konferencjach, na których byłem, bardzo dużo było projektów i inicjatyw, które mają na celu przeniesienie machine learningu do mainstreamu. No i teraz powinniśmy sobie tak naprawdę w tym momencie postawić pytanie, czy to jest dobra droga, czy taka obiektywizacja i ułatwienie dostępu do algorytmów machine learningowych to jest dobra droga, czy każdy powinien kręcić modele matematyczne, które będą tą rzeczywistość w jakiś sposób modelowały, czy raczej powinniśmy skupić się na specjalizacji i dać ekspertom jeszcze lepsze narzędzia po to, żeby mogli oni pracować jeszcze wydajniej. Tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi.
powinniśmy pamiętać o tym, że od braku modelu gorszy jest tylko model zły. A więc jeżeli wdrożymy produkcyjnie modele, które będą nam rekomendowały jakieś bezsensowne rzeczy, no to ludzie przestaną korzystać z naszej platformy. Firmy takie jak Netflix, jak Facebook, jak Google właśnie na rekomendacjach i na uczeniu maszynowym zbudowały swój potencjał. Firmy zyskują teraz przewagę nie dzięki technologii, którą bardzo często open source'ują, ale na podstawie wiedzy, którą czerpią ze zgromadzonych danych. Ja uważam, że każdy powinien móc mieć możliwość eksplorowania danych i wszystkie te inicjatywy, ten entuzjazm ludzi, który dąży w kierunku analizy dużych wolumenów, powinien być wykorzystany. No i tutaj na scenę wkracza nasz bohater, a więc Jupyter. Pewnie słyszeliście o tym projekcie Pythonowym. To jest dawniej zwany jako IPython Notebook Server, który tak naprawdę rozszerza podejście konsolowe do programowania. W jednym miejscu jesteśmy w stanie wpisywać kod i otrzymujemy automatycznie wyniki jego wykonania. Co więcej, w tym samym miejscu możemy generować w fajny sposób dokumentację, która jest naprawdę przyjemna. Czyli taki Jupyter, możemy sobie o nim myśleć jako idea programistyczna, skrzyżowanie programistycznego IDE ze stronami wiki. I ta hybryda niesamowita bierze od swoich rodziców to, co jest najfajniejsze z nich obu. Dokumenty Jupyterowe, ponieważ w Jupyterze generujemy sobie takie dokumenty, które są bardzo fajne, zwłaszcza w świecie właśnie data science'u, czyli pracy z danymi, ponieważ te dokumenty składają się z komórek, z dwóch rodzajów komórek. Pierwszy rodzaj komórek to są komórki, w których wpisujemy polecenia i wprowadzamy kod, czyli generalnie tworzymy naszą aplikację, czy tam logikę naszej aplikacji. Natomiast drugi rodzaj komórek to są komórki markdownowe, za pomocą których tworzymy dokumentację. W tych markdownowych komórkach możemy umieszczać zdjęcia, linki, możemy korzystać i z tego języka znaczników, a jeżeli on okaże się niewystarczający, możemy sięgnąć po HTML-a. Zobaczycie przykłady. Kilka screenów związanych z naszym bohaterem pojawi się za chwilkę. Ten Jupyter wprowadza też odrobinę magii, bo tak naprawdę fajne jest to, że możemy w jednym miejscu, nie wiem, zapisać wzór matematyczny, poniżej umieścić kod, który ten wzór implementuje i jeszcze dołożyć wykres, który nam wizualizuje, czy dany algorytm machine learningowy dokonał poprawnego klastrowania. Także to jest fajne i przyjemne. I bardzo łatwo możemy zacząć pracę z tymi Jupyterami. Te dokumenty iPythonowe edytuje się i uruchamia poprzez przeglądarkę internetową. Żeby zacząć pracę, piszemy po prostu pip install Jupyter i go. Mamy do dyspozycji swój własny serwer Jupytera, ponieważ dokumenty serwowane są przez serwer webowy. To jest fajne, że możemy ten serwerek uruchomić sobie lokalnie na laptopku i możemy go uruchomić również na zdalnym serwerze. Przeglądając w ostatnim czasie kursery albo różnego rodzaju workshopy czy meetupy związane właśnie z analizą danych, tak naprawdę każdy z nich odwoływał się do repozytorium, znajdowało się w nim odwołanie do repozytorium, gdzie były gotowe takie dokumenty Jupyterowe, na których można było po prostu pracować. Także Jupyter daje nam z jednej strony świetne środowisko, miejsce pracy i nauki eksploracji danych, nauki programowania, a także daje nam możliwość już takiej pracy produkcyjnej dla analityków. Fajne jest to i o popularności w ogóle całego projektu świadczy wtyczka, która została popełniona przez GitHuba, a mianowicie jeżeli umieścimy swoje Jupyterki w GitHubie, GitHub je dla nas wyrenderuje, więc dowolna osoba, która wchodzi na stronę, dostanie taki bardzo przyjemny content i w ten sposób możemy na przykład dzielić się swoimi raportami czy swoimi odkryciami nie tylko z współpracownikami, ale również z innymi osobami na świecie. No dobra, to koniec gadania. No i oprócz tego, że Jupyter składa się z dwóch takich istotnych części, a więc dokumentu i aplikacji webowej, która służy do jego uruchomienia, dodatkowo mamy jeszcze kernela, a więc to mięcho, ten silnik, który de facto uruchamia kod. O kernelach powiem jeszcze za chwilę. Bach, tak wygląda bohater. Nie wiem, czy pracowaliście w ogóle z takimi Jupyterami notebookowymi? Czy ktoś z was miał z nimi do czynienia cokolwiek? O! Dzięki koledzy. Tak to wygląda. Otwieramy sobie przeglądarkę i mamy do dyspozycji, po lewej stronie widzicie sobie, mamy do dyspozycji dwa rodzaje komórek. Pierwsza komórka to jest komórka, w której generujemy sobie dokumentację. Tam za pomocą dwóch poleceń znacznikowych jestem w stanie wygenerować coś takiego jak logo naszej konferencji. Poniżej znajduje się kawałek kodu, który przygotowuje silnik obliczeniowy, który już będzie w sposób masywnie rozproszony analizował wielkie wolumeny danych. Ale jak to spiąć? Jak spiąć te dwie rzeczy, to za chwilkę do tego dojdę.
No i liczymy dalej. Po lewej stronie macie kawałek kodu, który był przeze mnie wykorzystywany produkcyjnie właśnie wtedy, kiedy pracowałem w tym teamie data science'owym. Tutaj, tak jak mówiłem, generalnie idea jest taka, że w momencie, kiedy użytkownik pisze na Allegro, że potrzebuje prezentu dla swojej dziewczyny albo dla swojego chłopaka, to w tym momencie jakby są dwie fazy searcha. Pierwsza to jest zwrócenie relevantnego zbioru wyników, a więc takiego, który pasuje do danego zapytania, czyli Elasticsearch albo jakiś inny Solar, zwraca nam zbiór relevantnych wyników. No i teraz naszym zadaniem, a więc tego teamu rankingującego, jest jeszcze wyświetlenie go w odpowiedniej kolejności, tak, żeby na samej górze znalazły się te obiekty, które użytkownik najprawdopodobniej kupi. Poniżej powinny znaleźć się te obiekty, które zostaną przez niego wyświetlone, a na samym dole powinny znaleźć się te, które go nie będą interesowały. Nie? I miara NDCG, czyli to jest Normalative Discount Cumulative Gain, to jest miara, która jest w stanie określić jakość takiego posortowania. No i tutaj macie kawałek kodu, który przygotowuje aplikację Sparkową. O Sparku powiem dwa słowa za chwilę. I generuje taką pracę i generuje cały taki workflow. Czemu istotne w pracy eksploratora danych jest korzystanie z notebooków? Ponieważ eksploracja danych to jest proces, który jest interaktywny. Tak, powinniśmy w danym momencie najpierw pooglądać sobie datasety, które leżą pod spodem. Powinniśmy przeprowadzić proces, czyli tej analizy eksploracyjnej. Dalej powinniśmy te datasety oczyścić, przefiltrować, nie wiem, wyrzucić outlayery, wypełnić komórki, które są puste, czyli zająć się nulami, które gdzieś tam występują. Później te dane pojoinować. Bardzo często w takich wolumenach hadupowych, czyli takich gigantycznych wolumenach, bardzo często te dane są brudne, bardzo często nie są ustrukturyzowane, więc musimy zająć się taką strukturą. Dlatego bardzo istotna jest praca taka interaktywna i bardzo ważne jest danie użytkownikom takiego interaktywnego narzędzia, które wesprze po prostu ich w budowaniu modeli matematycznych. Po drugiej stronie, znaczy po prawej stronie, możecie zobaczyć kawałek właśnie tej magii Jupiterowej, gdzie z jednej strony kręcimy model matematyczny, w tym przypadku to jest, chcemy, żeby ten zbiór punktów został podzielony na trzy grupy i jednocześnie w tym samym miejscu możemy wygenerować sobie wykres, który to wykres pokaże nam, czy ten podział był sensowny, czy nie. Tak? I tak przygotowany raport jesteśmy w stanie opublikować i pokazać swoim kolegom. Nie? Czyli tu jest moc i jest potencjał. Kernele. No, jeżeli chodzi o Jupitera, to mamy listę około 70 czy tam 67 oficjalnie wspieranych kerneli. Kernel 0, czyli kernel domyślny, to jest IPython, czyli możemy po prostu pisać sobie w Pythonie. Z tych dwóch pierwszych, ja wybrałem tylko kilka, które są najbardziej popularne, z dwóch pierwszych korzystamy produkcyjnie na Allegro. A więc nasi analitycy pracują albo w Pythonie, albo w R. To jest tak naprawdę taka dwuwładza w świecie analitycznym, jest dość dobrze ugruntowana, ponieważ ludzie, którzy zajmują się analizą danych, pochodzą albo ze świata, w którym programowali w Pythonie, albo pochodzą ze świata ala SPSS-owego, albo potrafią pisać w R. Ostatnio można czytać na przykład, nie wiem, bloga takiej słynnej firmy zajmującej się wynajmem, czyli Airbnb. Oni też opisują, że oni mają dwie kategorie analityków. Przygotowali stos do pracy dla tych dwóch osób. Fajne jest w Airbnb to, że oni zatrudniają osoby na przykład, które nie mają edukacji takiej stricte naukowej, tylko na przykład wybierają sobie ludzi, którzy świetnie grają w pokera, nie? I ich uczą pisania w Erze albo pisania w Pythonie. Organizują kilka bootcampów i właśnie za pomocą takiego Jupitera pozwalają tym ludziom, wykorzystują potencjał ich intelektu. Skalę dorzuciliśmy, nad skalą teraz pracujemy, no to jest oczywiście request od naszych kochanych deweloperów, którzy przychodzą ze świata Java, ale to nie jest tylko wydumka strict pod nich, bo jak już wspomniałem dwukrotnie, produkcyjnie, jeżeli chodzi o Hadoopa na Allegro, korzystamy ze Sparka. Spark natywnie napisany jest w skali, więc ten kernel świetnie będzie się wpisywał w korzystanie z Sparka i budowanie sparkowych workflowów. Julia to jest coś, Julia jest bardzo fajna, ona jest, ma niesamowity potencjał, to jest język, który też jest dedykowany dla analityków, natomiast z Julią jest taki problem, że ona jest troszeczkę niedojrzała, więc musimy jej dać czas, żeby dorosła i dopiero zacząć się z nią bawić. Go i Clojure to są języki, które teraz cieszą się ogromnym hype'em, jeżeli chodzi o programistów. Rekwizyty. Zanim przejdziemy dalej, zanim zejdziemy do samego Hadoopa, warto chwilę się zatrzymać i pomyśleć o stosie, który warto byłoby poznać, zanim zaczniemy eksplorować dane. Ja teraz jestem tam inżynierem danych, chwilę wcześniej byłem sysadminem i tak naprawdę bliżej mi było do świata Pythonowego. W momencie, kiedy ja zaczynam swoją przygodę, jeżeli chodzi o eksplorowanie danych, a o etymologii tej przygody też opowiem, bo to też jakby ma dwa swoje źródła, no to
zastanawiam w pewnym momencie, zacząłem się zastanawiać, czy powinienem uczyć się R-a, który jest kurczę dziwny, czy powinienem jednak zostać przy Pythonie, ale mówię, kurczę, tam w Pythonie może jednak R, bo tam mają lepiej zaimplementowane algorytmy, jest tego dużo, dużo więcej. Okazuje się, żeby się uczyć, czy kręcić jakieś podstawowe modele, ten Python w zupełności wystarczy. To jest kilka bibliotek, które niosą ze sobą Motto plus jeszcze PySpark. Numpy to jest redefinicja po prostu list w Pythonie i to jest coś, co stanowi podwalinę w ogóle całej numeryki obliczeń numerycznych. Dzięki temu Python może w szybki sposób wyliczać rzeczy, które są zdefiniowane w SCIPy. W SciPy zdefiniowane mamy algorytmy numeryczne, które są z bardzo różnych dziedzin, od matematyki, od przetwarzania sygnałów po algebrę liniową. Rozszerzeniem SciPy jest scikit-learn. To jest coś tak naprawdę, co wprowadza dobrze znane i bardzo dobrze działające algorytmy machine learningowe do świata Pythonowego. Matplotlib, czyli praojciec całej wizualizacji, tamten wykresik, który widzieliście wcześniej, był właśnie wygenerowany w matplotlibie. Pandas z kolei to jest coś, co zapełniło lukę w ekosystemie Pythonowym. Brakowało w Pythonie narzędzia właśnie do eksplorowania dużych wolumenów danych. No i powstał Pandas, który wprowadził taką fajną in-memory representation dla datasetów, czyli data frame. Te data frame później zapożyczone zostały właśnie przez gości ze Sparka w momencie, kiedy oni tworzyli Spark SQL-a. Pandas ma ten minus, że wolumen danych musi pasować do pamięci, natomiast właśnie Spark ten problem rozwiązuje. No i RPy2 to jest taka magiczna biblioteka, która również jest w Jupyterkach wykorzystywana, a która pozwala programistom Pythona, którzy stoją na rozdrożu, tak jak ja, na korzystanie z obiektów i całego środowiska programistycznego w Erze. Czyli możemy za pomocą RPy2 wykorzystać to, co zostało w Erze napisane. Połączyć możemy te dwa światy. To są rekwizyty naszego bohatera. I tak uzbrojeni możemy podbijać świat Big Data. No jeszcze nie Big Data, świat Data na razie możemy zacząć podbijać. To jest potwierdzenie tego, że scikit-learn jest rzeczywiście fajny i warto zainwestować. Jeżeli znamy Pythona, zostańmy przy Pythonie. Nie musimy brnąć w era, jeżeli chodzi o kręcenie modeli matematycznych. No i odrobina magii Jupiterowej. Okazuje się, że możemy wygenerować sobie jeden dokument, który korzysta z jednego tylko kernela, nie korzysta z kernela dla Julii ani kernela dla Go, tylko z tego natywnego kernela Zello. I możemy w jednym miejscu wykonywać polecenia shellowe. To nam wrzuciłem prostego LS-a, czyli wystarczy komórkę poprzedzić wykrzyknikiem i automatycznie mamy odwołanie do basha. Później możemy sobie pisać dowolne polecenia Pythonowe. No i na samym końcu, jeżeli załadujemy właśnie tą bibliotekę RPy2 jako rozszerzenie Jupitera, to możemy automatycznie korzystać ze składni języka R i możemy z języka R korzystać, co jest o tyle fajne, że możemy też współdzielić obiekty pomiędzy Pythonem i R-em, nie? Czyli jeżeli mamy do rozwiązania jakiś problem, jeden język staje się fajny, jeżeli chodzi o analizę eksploracyjną, natomiast drugi jest fajny, na przykład, nie wiem, chcielibyśmy szybko losowe drzewa wykorzystać do wygenerowania jakiegoś modelu bardziej skomplikowanego, no to w tym momencie możemy przygotować sobie dane w Pythonie w jednym miejscu i następnie wykorzystać R-a po to, żeby wygenerować model. Bach. Jupiter jest świetny, ponieważ możemy pracować w trybie lokalnym, na którym możemy się uczyć, gdzie mamy pełną kontrolę nad środowiskiem, możemy doinstalowywać sobie dowolną liczbę pakietów. No i możemy generować coś na próbkach danych, ale no, kręcenie modeli na próbce danych, nieważne jak ona jest dobra, to będzie za mało, żeby model wdrożyć produkcyjnie, nie? A więc musimy pochylić się nad takim trybem serwerowym, gdzie po pierwsze osoby, które są nietechniczne i są mniej techniczne, nie będą musiały konfigurować nic, nie będą musiały konfigurować środowiska, dostaną tylko okienko z logowaniem, wpiszą swoje kredensiale ADK-owe i dostaną możliwość do kręcenia modeli matematycznych. No i po drugie, w trybie serwerowym oczywiście będziemy mogli kręcić modele, których czas wyliczenia czy czas wykręcenia będzie dłuższy niż 15-20 minut. Nie? Możemy zapuścić obliczenia na 2 godziny i iść do domu, nie? Iść do domu, rano sprawdzić, czy ten model nam się wykręcił. Infrastruktura. A tak naprawdę architektura to jest obrazek, który wizualizuje architekturę. Tak naprawdę nie odkryliśmy koła na nowo. W pakiecie z Jupiterem powstał taki projekt jak Jupiter Hub. Jupiter Hub ma jakie ma zadanie? Jupiter Hub ma zadanie przyjąć request od klienta i przeproksować ten request do odpowiedniego serwera jupiterowego, który stoi z tyłu, na którym ten gość już będzie mógł sobie edytować i uruchamiać swoje notebooki. Bardzo proste. Jupiter Hub składa się z dwóch takich rzeczy. Jedną z tych rzeczy to jest autentykator, który przyjmuje kredensiale, to wiadomo.
Natomiast dla nas ten autentykator jest o tyle istotny, że my mamy klaster Hadoopa, który jest chroniony Kerberosem. To tak naprawdę, jak się okazuje, mimo wszystko na świecie nie jest spotykane. Na przykład Spotify ma Hadoopa dłużej niż Allegro, dużo dłużej niż Allegro i oni dopiero w zeszłym roku zaczęli przechodzić na Kerberosa. Nie? Natomiast u nas mamy klaster, który jest chroniony Kerberosem i ponieważ jako team infrastruktury nie chcieliśmy ciągle męczyć się z etykietami dostępowymi do kolejnych zasobów Hadoopowych, stwierdziliśmy, że przesuniemy po prostu tą pracę do działu wsparcia IT, czyli do tych gości, którzy zarządzają właśnie dostępami do drukarek sieciowych na przykład. Nie? I po prostu AD ustanowiliśmy jako jedyny punkt zarządzania zasobami w firmie i to niezależnie od tego, czy jest to drukarka sieciowa, czy jakiś katalog na Hadoopie. Nie? Także to jest fajne. I też jakby nie odkryliśmy Ameryki, tylko wykorzystaliśmy po prostu najprostszy moduł Jupiterowy, czyli PAM, który komunikuje się z SSD, który z kolei puka do AD. Tam autoryzuje naszego użytkownika, a właściwie autentykuje naszego użytkownika i podczas autentykacji jednocześnie pobiera etykiet Kerberosowy, z którym to etykietem można iść sobie do Hadoopa i wykonywać na nim obliczenia. Dla mnie świetne. W ten sposób generujemy środowisko dla użytkownika i spełnujemy w tym kontekście po prostu proces Jupiterowy i ten proces spełnujemy również na lokalnym serwerku. No i teraz dwa ostatnie kawałeczki, Conda. Conda to jest coś prostego. Conda również to jest po prostu menadżer pakietów Pythonowych. O Condzie będzie za chwilę i Spark. Właśnie to są te dwie rzeczy, które pozwalają nam na połączenie tego prostego świata notebooków z mocą Hadoopa. Conda. Co nam daje Conda? No to jest alternatywa dla pipa. Możemy zamiast pip install Jupiter, możemy napisać sobie Conda install Jupiter. Ale Conda daje nam troszeczkę więcej, ponieważ Conda jest rozszerzalna. Możemy definiować dodatkowe kanały. Możemy zarządzać pakietami nie tylko Pythonowymi, ale również pakietami z R. Możemy, jeżeli w Condzie jako repozytorium pakietów nie będzie czegoś, możemy skorzystać z pipa, czyli poprosić Condę, żeby prosiła pipa, żeby nam dany pakiet zainstalowała i dzięki czemu możemy naprawdę bardzo swobodnie budować swoje środowisko. Całość konfiguracji trzymamy sobie w Hierze, po to, żeby nie generować jakichś dziwnych manifestów puppetowych. I skąd przyszła ta Conda? Mamy świat zbudowany z 87 maszyn fizycznych, ten nasz świat Hadoopowy, ten nasz klasterek. Te maszyny zaczęły przychodzić do nas 4 lata temu. Wtedy instalowaliśmy je na Ubuntu 12.04, teraz mamy jakiegoś tam 14 Ubuntu. No, między tymi wersjami Ubuntu mieliśmy różne wersje Pythona. Python jest dość mocno zszyty z systemem operacyjnym, więc stwierdziliśmy, dopóki nie wykonywaliśmy obliczeń bardzo mocnej analityki Pythonowej na Hadoopie, nam to nie przeszkadzało, tak? Bo obliczenia na Hadoopie zazwyczaj są wirtualizowane na poziomie wirtualnej maszyny Java, więc ona jest jakby niezależna od systemu operacyjnego. Jeżeli mamy tą samą wersję Java, to tak naprawdę nie musimy dbać o to, żeby wyrównywać OS pod spodem. Teraz aktualnie go wyrównujemy, ponieważ stwierdziliśmy, że fajnie jakby było równo, natomiast my się uniezależniliśmy od tego, czy spełnujemy wirtualkę na Fedorze, w OpenStacku, czy korzystamy z maszyn z różną wersją Ubuntu, po prostu w ten sposób, że zwirtualizowaliśmy Pythona za pomocą Condy, zarządzamy tym przez Hierę. To jest jeszcze fajne, Conda pozwala też nam na zarządzanie środowiskami Pythonowymi, także jak mamy sobie zdefiniowane środowisko na serwerku, na którym generujemy sobie analitykę, możemy taką konfigurację zapisać, zrzucić do YAML-a i odtworzyć na swoim lokalnym labku, tam możemy się uczyć albo, nie wiem, puszczać testy jednostkowe dla naszej aplikacji analitycznej. No i coś, co jest jakby serduchem całości, no Jupiter, jeżeli chodzi o analitykę na Hadoopie w Allegro, nie dałby nam nic, gdyby nie było Sparka. Spark to jest framework obliczeniowy, to jest następca po prostu MapReduce'a, który jest mega szybki, ponieważ większość rzeczy wykonuje w pamięci. MapReduce działa tak, że on po każdym stage'u zrzuca dane na dysk, czyli ma, no wiadomo, IOPSy są stosunkowo wolne w porównaniu do pamięci operacyjnej, więc za każdym razem zrzucanie tego cząstkowych wyników na dysk spowoduje, że MapReduce wykonuje się dużo wolniej w porównaniu do Sparka. Spark działa praktycznie wszędzie, ponieważ można go uruchomić w trybie standalone, można postawić sobie Sparka samego, można go uruchomić na Mesosie, zwłaszcza w kontekście Spark Streamingu to jest bardzo fajne, nie? Czyli nie musicie mieć Hadoopa ani stawiać klastra Sparka, jeżeli macie Mesosa w firmie i chcielibyście wykonywać streaming, budować aplikacje streamingowe, postawcie sobie klaster Kafki, uruchomicie Sparka na Mesosie i voila, macie przepis, macie rozwiązanie gotowe. Działa w pamięci i teraz ma huge moment, czyli ma wielką swoją chwilę, jeżeli chodzi o Hadoopa, bo tak naprawdę chyba stał się głównym frameworkiem obliczeniowym na Hadoopie.
też ostatnio, jak byliśmy na konferencji Hadoop World, to generalnie, nie wiem, około 20% w ogóle wszystkich prelekcji dotyczyło, jak korzystać z Sparka, jak tuningować Sparka, jak wykorzystać Sparka na właśnie, jak poprawnie robić Spark Streaming. Spark oprócz takiego, oprócz samego redefiniowania frameworku, to jest ten taki core, który znajduje się na samym dole, rozwija też kilka bibliotek. Biblioteka Spark SQL to jest ta biblioteka, która z nas jako gości, którzy będą się bawili z danymi, interesuje najbardziej. Bo moglibyśmy przeprowadzać analizę danych za pomocą takiego tych RDD-ków Sparkowych, czyli tej jakby bardzo surowszej postaci Sparka, ale będzie to bardzo nieprzyjemne. O mlibie Sparkowym ja bym radził na razie zapomnieć. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyście kręcić modele matematyczne w Sparku, no to uruchomcie aplikację w Sparku i połączcie ją z H2O. To jest taki projekt zwany Sparkling Water, który naprawdę da wam dostęp do wydajnych algorytmów. Nie? Te algorytmy, które są w mlibie Sparkowym zaimplementowane, to jest jeszcze, są one jeszcze troszeczkę w powijakach. My w Allegro korzystamy z Core'a Sparkowego, Spark SQL'a i Spark Streaming. No i teraz jak wygląda nasza aplikacja w tym momencie, znaczy nasza architektura w tym momencie. Mamy Jupyter Huba, który spełnuje nam serwer Jupyterka. No i teraz chwila jeszcze o Sparku. Aplikacja Sparkowa składa się z dwóch rodzajów kontenerów. Pierwszy kontener to jest Spark Driver, a więc zarządca całego wykonania. Drugi rodzaj kontenerów to są kontenery zwane Spark Egzekutorami, które de facto wykonują jakieś obliczenia. Spark Driver rozsyła taski do wykonania na te Spark Egzekutory. No i teraz cały cwancisz polega na tym, że możemy Sparka uruchomić w kilku trybach. Możemy go uruchomić właśnie w trybie Yarn Client. Yarn to jest warstwa na Hadoopie, która służy do obliczeń. I co ten tryb Yarn Client znaczy? Mówi tyle. Uruchom mi drivera na lokalnej maszynie, tak żebym ja mógł wpisywać mu swoje polecenia, natomiast te polecenia wykonuj na Hadoopie, czyli tam, gdzie znajdują się dane. I to jest o tyle sprytne, że mamy interaktywną kontrolę nad Sparkiem, nad całą aplikacją Sparkową, a b, nasze obliczenie wykonuje się tam, gdzie są dane i możemy się skalować dowolnie. Możemy uruchomić aplikację, która będzie miała dwa egzekutory, a możemy uruchomić aplikację, która będzie miała egzekutorów 40, z których każdy będzie miał 20 giga RAM-u i możemy wciągnąć sobie terabajt RAM-u, gdzie naprawdę click stream Allegro z jednego dnia możemy wciągnąć nosem. Tadam. Trzy polecenia na krzyż, które tam generalnie nam na to pozwalają, a więc mówimy Jupyterowi, żeby korzystał z Pythona, który pochodzi od Kondy, żeby do Python Patcha dołożył biblioteki Sparkowe. No i mówi tyle dokładnie. Uruchom mi aplikację Sparkową w trybie Yarn Client i uruchom mi interaktywny shell w Pythonie. Czyli mam Jupytera, tworzę sobie dokument analityczny, gdzie mogę sobie generować wzory, wykresy, prowadzić obliczenia i jednocześnie mam ogromną moc obliczeniową i mogę skalować się w sposób dowolny, tak? I możemy dać, ile fabryka dała. Mogę wciągnąć te 12 terabajtów, które mam pod maską. Jeżeli chodzi o samą pracę, no korzystamy, tak jak mówiłem, ze Spark SQL-a. Spark SQL niesie ze sobą takie fajne rozwiązania jak DataFrame'y. Pozwala nam na te DataFrame'y, które są zapożyczone właśnie z Pandasa, pozwala nam się skalować na całą moc obliczeniową Yarna. Jeżeli Spark SQL jeżeli tam czegoś brakuje, bardzo łatwo możemy rejestrować kolejne UDF-y. Tak naprawdę w Spark SQL 1.6, który teraz wyszedł, no bardzo, bardzo mało możemy znaleźć takich braków, natomiast to wszystko zależy od naszego use case'a. W tym przypadku, kiedy my liczyliśmy tą metrykę NDCG, no to nie było jej w Sparku zaimplementowanej, dwoma linijkami kodu można było ją sobie po prostu dodać i wykonywać na dowolnym datasecie. No istotne jest tak, żeby też nie galopować się z taką analizą eksploracyjną, że to, co się da, żeby poczuć dane, możemy też popróbować sobie w środowisku lokalnym właśnie pracując na próbkach. No i fajne jest to, że teraz z takiego dokumentu analitycznego możemy bardzo łatwo przejść do produkcyjnego kodu w Pythonie, możemy bardzo łatwo takiego notebooka przekonwertować na kod w Pythonie, oczyścić go i uruchamiać produkcyjnie, czyli codziennie generować sobie jakiś raport dla bardzo ważnego szefa naszego. Szefowie są ważni generalnie. No, brakowało jeszcze nam jednej rzeczy, ponieważ za każdym razem na lokalnej maszynce uruchamialiśmy driver Sparkowy, do dobrego tonu należy przydzielenie mu przynajmniej 1 GB pamięci, to jeżeli mieliśmy wirtualkę 4x16, to byliśmy w stanie obsłużyć tam 12 klientów.
Żeby się nie kopać, tak naprawdę poszliśmy po najmniejszej linii oporu. Przed farmą takich serwerków jupiterowych postawiliśmy sobie F5, która za pomocą sticky session opartą na cookie wstrzykiwaną przez F5 kieruje gościa na tą maszynkę, na której znajduje się jego driver sparkowy. Z tyłu mamy storage współdzielony. Przymierzaliśmy się do fuse trójkowego, ostatecznie z niego zrezygnowaliśmy, skorzystaliśmy z SNFS-a, którego mamy u nas. Jeżeli to rozwiązanie okaże się zbyt małe, to okazuje się, że Jupiter niesie ze sobą również masę innych rozwiązań. My przetestowaliśmy uruchamianie Jupitera na Mezosie, ale tak jak pamiętacie, jeden z poprzednich slajdów, tam była ten kawałek związany ze spawnowaniem samego serwera, to my korzystamy z tego najprostszego możliwego, czyli korzystamy z local PAM-u, ale możemy się skalować również właśnie przez ten spawner, korzystając ze spawnera, logując się na zdalny serwer, tam uruchamiając odpowiedni proces, uruchamiając Jupitera na Dockerze, na Mezosie możemy napisać własny. Tak? To nie jest kłopot. Przyspieszałem trochę, ponieważ chciałem wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo tak naprawdę tutaj porozmawialiśmy sobie trochę o jednym z modułów Pythonowych, ale jeżeli się dłużej popracuje z takim Jupiterem na rzeczywistych danych, no to okazuje się, że ta praca nie jest aż tak interaktywna, jakbyśmy chcieli, żeby ona była, że na wyniki jakichś obliczeń musimy chwilę poczekać. Oczywiście w Sparku możemy część datasetów, tych zwłaszcza pośrednich, podcache'owywać sobie w pamięci, no ale pamięć procesów się kończy w pewnym momencie. Egzekutory zaczynają spadać z różnych przyczyn, ponieważ Hadoop to jest środowisko współdzielone, gdzie toczy się jednocześnie bardzo dużo projektów. Czasami pozwalamy na overbooking pewnych zasobów obliczeniowych, no ale jeżeli przyjdzie gość, który też ma coś zagwarantowane, to ten overbooking upomni się po prostu o swoje zasoby i nasze kontenery zjadą w tym momencie, więc stracimy cache'a. No i co się okazuje? Żeby przyspieszyć obliczenia, moglibyśmy albo zmienić framework obliczeniowy, ale też okazuje się, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób dane składujemy na Hadoopie, i to w jaki je układamy oraz też z jakich korzystamy formatów. Ostatnio też widziałem taką prezentację Netflixa, która zdaje się to potwierdzać, gdzie oni po prostu powiedzieli, jak my swoją big data uczyniliśmy małą, jak oni swoje duże wolumeny uczynili małymi. Czy wyrzucili połowę zbędnego staffu? Nie. Oni po prostu wykorzystali specjalny format przechowywania danych na HDFS-ie i uczynili to w sprytny sposób. Przy czym u nich HDFS to jest S3 tak naprawdę, nie? My możemy te obliczenia zapiąć nad dowolnym storage'em. Jeżeli chodzi o dane, no to dane mają dwa rodzaje reprezentacji. Mają reprezentację taką storage'ową, czyli w jaki sposób one są przechowywane na dysku, oraz reprezentację pamięciową. Tutaj już się pojawiło gdzieś jakiś tam protobuf, trift, to pewnie znacie takie reprezentacje pamięciowe. To są wszystkie takie, które występują w Hadoopie, a więc Avro, trift, protobuf, dataframe, który występuje i w Pandasie, i w Sparku. Hive, czyli natywne obiekty hive'owe. Hive to jest taki natywny SQL dla Hadoopa. No i mamy kilka storage formatów na HDFS-ie możliwych, a więc Avro, text file, czyli JSON, sequence file, parkety i orki. No i tak naprawdę zbiegając do meritum, zaczęliśmy interesować się tymi dwoma ostatnimi format file'ami, a więc parketem i orkiem. To są takie dwa specjalne formaty, tak zwane formaty kolumnowe, które pozwalają na znaczne przyspieszenie obliczeń. No ale ponieważ lubimy hackatony, ponieważ na hackatonach na koniec zawsze idzie się na piwo, ponieważ można popracować sobie z innymi ludźmi, z którymi nie pracuje się na co dzień i to uwalnia nam często naszą kreatywność. Postanowiliśmy też zrobić taki hackaton, na podstawie którego właśnie podjęlibyśmy decyzję co do storage formatu danych, które znajdują się na Hadoopie i które nam uwolnią właśnie całą tą analitykę. Wcześniej już analizowaliśmy silniki SQL-owe na HDFS-ie, które dobrze sprawowałyby się właśnie podczas wykonywania SQL-a na dużych wolumenach danych. No postanowiliśmy dodatkowo dorzucić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie sprawdzić formaty, przy czym no postawiliśmy nacisk tak naprawdę na sprawdzenie formatów, w jakich powinniśmy przechowywać dane. Z założenia tego hackathonu to bierzemy jeden dzień clickstreamu Allegro'owego, bierzemy rzeczywiste SQL-ki, no i staramy się nie tuningować silników obliczeniowych tak, żeby jednak skupić się na tej warstwie przechowywania danych. Co testowaliśmy? Nie wiem, czy te silniki Hadoopowe, czy tam SQL-owe są wam znane, ale właśnie je sprawdzaliśmy. To był Hive na Tezie, Hive na Sparku, Drill, Presto i Impala. To są takie rzeczy, które są teraz najpopularniejsze, jeżeli chodzi o big data'ową analitykę. No i sprawdziliśmy trzy takie podstawowe formaty, a więc Avro jako domyślny format oraz Org i Parquet, czyli te dwa formaty kolumnowe.
I co się okazało? Że rzeczywiście wykorzystanie formatu kolumnowego daje nam gigantycznego boosta. Tutaj może tego nie widać, bo tak naprawdę dużo czasu marnowaliśmy podczas tych wykonywania tych SQL-ek na taki pre-warn. Natomiast one są znacznie lepsze. Na czym polega taki format kolumnowy jeszcze w dwóch zdaniach? Dane podzielone są na row grupy i w ramach każdej takiej row grupy dane są poukładane najpierw kolumnowo. Co dzięki temu dostajemy? No i plus dodatkowo każda row grupa jest wyposażona jeszcze w metadane, które informują nas o tym, że minimalna wartość dla danej kolumny to jest na przykład 5 w danej row grupie, a maksymalna to 10. I teraz podczas odczytywania takiego pliku możemy pomijać po prostu całe row grupy. Czyli dzięki temu, posiadając takie metadane, jesteśmy w stanie zrobić dwie rzeczy, a mianowicie jesteśmy w stanie zrobić projection pushdown, a więc odczytać tylko te dane związane z daną kolumną, oraz predicate pushdown, a więc odczytać tylko te dane, które wpadają nam na, które pasują do naszego filtra. Czyli co dzięki temu oszczędzamy? Oszczędzamy odczyty. Mój poprzednik na poprzedniej projekcji również było sporo o IOPS-ach, dzięki temu też oszczędzamy IOPS-y. Prosty case notebooka, 10 times faster, jak wykonać coś 10 razy szybciej. Tak naprawdę w Jupyterze czy tam w PySparku zapisz dane, przeczytaj dane z JSON-a, zapisz je do Parketa i dostaniesz coś, co jest 10 razy szybsze. To jest nasz plan. Chcemy, ponieważ w Allegro Data Hubie do tej pory korzystaliśmy z przesyłania danych w JSON-ie, teraz przechodzimy na przesyłanie danych w Avro, ponieważ JSON nie niesie ze sobą struktury, Avro daje nam tą strukturę, a więc podpisuje kontrakt między analitykiem a producentem danych, no a z Avro już możemy przejść do dowolnego storage'u kolumnowego, a więc dane będą sobie latały po Data Hubie w Avro, natomiast my de facto będziemy je przechowywać w storage'u kolumnowym. Natomiast jeżeli chodzi o frameworki, jeżeli spytalibyście się, kto był zwycięzcą, no to wygrała Impala, która zmiażdżyła po prostu wszystkich konkurentów. Na poprzedniej edycji hackathonu Impala się nam wywalała i nie była w stanie wykonać części SQL-ek, ponieważ ten UDF impalowy, czy predefiniowane rzeczy w ogóle w SQL-u zaimplementowanym w Impali były niewystarczająco dobre jeszcze dla nas. Teraz Impala wygląda sensownie No, chyba będziemy ją wykorzystywać produkcyjnie. Kilka rzeczy o SQL-ach, ale wydaje mi się, że sobie je przewiniemy. Wielkie dzięki i chciałbym, żebyście po prostu zadali pytania, bo wydaje mi się, że zarzuciłem was taką masą informacji, że warto byłoby jednak się zatrzymać w tym miejscu po prostu i nie wiem, popytać, jeżeli macie jakieś pytania. Si. Dzięki. Mam pytanie takie dotyczące samego skalowania waszego środowiska na w zasadzie workerów. Skalujecie je w dockerach, czy skalujecie je na zasadzie deployowania nowych linuchów na fizycznym sprzęcie albo na VM-kach? Mówisz o tych workerach jupiterowych? Tak. No to są maszynki, które są w OpenStacku zarządzane Terraformem. Mhm. A myśleliście o tym, żeby to jakoś ukonteneryzować, czy to nie ma sensu z twojej perspektywy? Nie widziałbym dużego uzysku tak naprawdę, nie? Jeżeli byśmy szli w dokeryzację, czy tam w wykonywanie takiej konteneryzacji, to chcielibyśmy wtedy spełnować po prostu pojedynczego Jupitera per jeden gość, nie? Czyli żeby każdy użytkownik miał po prostu swój serwer. I jest nawet już gotowe na to rozwiązanie, które pozwala właśnie na spełnowanie. Jeden użytkownik, jeden doker dostaje własnego Jupitera, nikomu nic nie popsuje, nie? No właśnie o to chodziło, nie? Że jeżeli uruchamiasz kolejny projekt, gdzie masz kolejne stado programistów, którzy mogą zepsuć komuś innemu datasety i wyciągać, przetwarzać nie do końca tak, jak oni, jak cała reszta chciałaby. Jest to dobre rozwiązanie. A robicie coś takiego, że wyrzucacie to na zewnątrz, czyli robicie to w swojej infrastrukturze, ale na czas testów stawiacie takie środowisko gdzieś na zewnętrznej jakimś cloudzie albo w infrastrukturze zewnętrznej, czy wszystko zamykacie w swoich 80 kilku serwerach? Znaczy, mogę dwojako odpowiedzieć na pytanie. To jest zamknięte, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, ponieważ dane wyrzucamy do S3. Mamy ten nasz data hub kończy się tak naprawdę na S3 i tam możemy bez problemu odtworzyć tam analitykę, nie? Jakby dla nas nie jest tak, jak mówiłem w przypadku Netflixa, tutaj nie jest istotne, czy to jest HDFS de facto, czy jakaś tam inna S3. Także możemy to zrobić. Jasne, czyli to kwestia po prostu konfiguracji tych maszynek albo kontenerów, tak? Dokładnie tak. Okej, dzięki. Z tych trudnych pytań mówiłeś, Marek, że... Marek, nie ty, no proszę.
Powiedziałeś, że będziemy szli w Impale, a forma przechowywania danych będzie ORC. No, pewnie wiesz, że Impala ORC-a nie obsługuje i tutaj jedynym słusznym formatem będzie Parquet. No napiszemy tak, żeby Impala obsługiwała ORC-a. A to jest prawda akurat, nie? Ponieważ Impala to jest produkt od Cloudera, natomiast ORC to jest format storage od Hortonworksa. Te dwie firmy ze sobą rywalizują, więc dlatego Impala po prostu formatu ORC-a nie wspiera. Natomiast tam równie dobrze mógłby się znaleźć Parquet. Ja osobiście przychylam się również też do zdania kolegi, mimo że ORC fajnie wpisuje się w taki stos analityczny Hive, TES i ORC, natomiast i to jest nasz jakby defaultowy teraz silnik, jednak Parquet jest o wiele mocniej, ma wiele bogatsze community, jest o wiele bardziej rozwijany, więc pewnie wybierzemy Parqueta, jeżeli nic się nie zmieni. Przekonam cię dzisiaj wieczorem. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie?